On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there. Cześć, witamy Was w piątym odcinku podcastu o Milwaukee Bucks. Wita się z Wami Adam Michalik i Wojtek Kowalik. Będziemy chcieli dzisiaj podsumować tą pierwszą połowę sezonu, powiedzieć o tym, co się z naszych przewidywań sprawdziło, a co nie. Jakie zmiany zaszły w drużynie przez tą połowę? No i w krótkich słowach powiedzieć o tym, na co liczymy, na co czekamy i na co mamy nadzieję w tej kolejnej połówce. No, spotykamy się mniej więcej w połowie sezonu zasadniczego, troszeczkę później niż w połowie, ale niestety różne obowiązki nas przyhamowały i opóźniły. I problemy techniczne. I problemy techniczne również, tak. Dzieje się to, na co oczywiście gdzieś tam bardzo odlegle, ale mieliśmy nadzieję, ale czego się pewnie nie spodziewaliśmy, czyli Milwaukee po tej połowie sezonu jest pierwsze w tabeli. No, zaskoczenie duże. Natomiast patrząc na grę samego Milwaukee, to chyba tego zaskoczenia aż tak dużego nie ma. Nie ma, chociaż patrząc teraz możemy wrócić do tego, co mówiliśmy w tym pierwszym podcaście przed sezonem, gdzie trzeba się trochę uderzyć w piersi. Ja muszę przede wszystkim, bo wstawiam Milwaukee na piątym miejscu. Więc to zaskoczenie jest duże, że najlepszy bilans w całej lidze po połowie sezonu, więc to już próbka jest naprawdę duża i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No, nie słyszeliśmy się praktycznie przez miesiąc, moglibyśmy tutaj mówić też o tym okresie meczów w tym czasie, ale no tak naprawdę ta gra wygląda mniej więcej cały czas tak samo, są do bólu konsekwentni i do bólu skuteczni w tym, co robią. No i to przynosi efekt. I efekt widać też właśnie po miejscu Milwaukee w tabeli. Tak, to przynosi efekt. Mało tego, no momentami to jest gra naprawdę bardzo przyjemna dla oka, bo no praktycznie nie ma takiego meczu, w którym Giannis nie wziąłby kogoś na plakat. Z drugiej strony te specyficzne trójki rzucane przez Brooka Lopeza, czasem 2-3 metry zza linii, no też się mogą podobać. Nawet gdzieś pojawiały się takie głosy, że on mógłby próbować startu w konkursie rzutów za trzy podczas Weekendu Gwiazd. Kto wie, czemu nie? Tak czy inaczej, no dzieje się troszkę to, czego się spodziewaliśmy, czyli gra wygląda tak, jak przewidywaliśmy przed sezonem. Czyli jest Giannis, wokół niego jest trzech lub czterech strzelców, natomiast nikt się, mam wrażenie, nie spodziewał, że to od początku zagra aż tak dobrze, no bo było nie było, jest nowy trener, jest też no, troszeczkę inne nastawienie, jeśli chodzi o samą grę, szczególnie mam wrażenie, dużo się pozmieniało w ataku, bo jak to jeden z serwisów ładnie napisał, Giannis wreszcie może być Giannisem, nie musi nikogo udawać, po prostu robi to, w czym jest najlepszy. Jasne, no tutaj ta budowa składu wokół Giannisa i wykorzystanie tego, jak on gra, plus możliwości graczy wokół niego, czy to pierwszej piątki, czy tych roleplayerów wchodzących z ławki, no chyba 10 na 10 trzeba przyznać, bo naprawdę wydaje mi się, ciężko byłoby wycisnąć więcej z tego i zaczęło to wszystko działać już od początku sezonu, gdzie przy nowym trenerze, tak jak mówisz, ja przynajmniej zakładałem, że chwilę będą potrzebowali na to, żeby się przyzwyczaić i zrozumieć to, czego trener od nich oczekuje po Jasonie Kidzie, który wyciskał Giannisa jak cytrynę i nie do końca chyba też potrafił wykorzystać to, co dostał wokół niego i w pełni wykorzystać Giannisa. No i wygląda to naprawdę świetnie i w wykonaniu Giannisa i w wykonaniu tych graczy wokół niego. Tak, ja myślę, że a propos tych wcześniejszych sezonów z Jasonem Kidem za kierownicą, no to też dopiero teraz widać, jak no niekoniecznie dobrze do siebie pasowali Giannis, to już może nawet nie tyle z Jasonem Kidem, ale Giannis z Jabarim Parkerem, bo owszem, ta gra wtedy wyglądała jak wyglądała, ale mam wrażenie, że oni sobie troszkę przeszkadzali nawzajem. Parker oczywiście okazał się gościem o może nie tyle niższych umiejętnościach, ale trochę pechowym, no bo to zdrowie mu nie dopisało. Natomiast okazało się, że wyjęcie takiego człowieka ze składu, złożenie tego składu w trochę inny sposób spowodowało to, że ta gra wygląda płynnie, że ona wygląda dobrze nie tylko w ataku, ale też w obronie. No a jak Parker na przykład w obronie wygląda, to myślę, że niektórzy kibice Chicago mogliby na ten temat napisać kilka zdań i nie byłyby to zdania szczególnie pochlebne. Także no poza tym, co się zadziało w samych
od samej strony taktycznej, no to myślę, że na pewno gromkie brawa dla Milwaukee, dla managementu Milwaukee za to, jakie ruchy kadrowe się działy. Mówię tu o zawodnikach, już nie o samym trenerze, chociaż no, ten trener to też jest świetny wybór. Jakie ruchy kadrowe się działy i przed sezonem, i w trakcie. Bo z jednej strony mamy uwolnienie tego kontraktu Jabariego Parkera, nie zdecydowali się Milwaukee na wyrównanie tej oferty, która, no mam wrażenie, że jednak była przesadzona. A z drugiej strony przyszedł do nich Brook Lopez, który przyszedł za bardzo niewielkie pieniądze i tak jak ja mówiłem na początku sezonu, że to według mnie jest styl tego off-season, ja podtrzymuję to jak najbardziej. Kolejne wzmocnienie to był Ersan Ilyasova, który jeśli tylko jest zdrowy, naprawdę gra solidne minuty, świetnie się wpasowuje w ten system, dokłada do tej drużyny też troszeczkę doświadczenia i takiego nie zawsze czystego, ale takiego cwaniactwa, szczególnie gdzieś tam ustawienie się w obronie, żeby wykorzystać czyjeś rozpędzenie i złapać go na faulu w ofensywie, no to jest taki gość, który myślę, że jest nie do przecenienia. Tak, odgrywa bardzo ważną rolę. Jeszcze wracając do Jabariego Parkera, warto zauważyć, w jakim on jest teraz miejscu, bo zawodnika, który był starterem u obecnego lidera ligi, praktycznie ledwo co łapie się do składu jednej z najgorszych drużyn obecnie w NBA, więc no tutaj brawo dla managementu Milwaukee, tak jak mówisz, że nie skusili się jednak na podpisanie umowy z Jabari Parkerem i no to była chyba decyzja gdzieś przemyślana na zasadzie takiej, że jeżeli bierzemy teraz Jabariego Parkera, może braknąć pieniędzy na Middletona, na Bledsoe i obecne wyniki potwierdzają słuszność jak najbardziej tej decyzji. Ersan Ilyasova, ważne ogniwo, ale Brook Lopez, no to jest taka gwiazda trochę z cienia, można powiedzieć, chociaż też niekoniecznie, bo jednak tymi meczami jak rzuca za trzy jak szalony, to porywa serca, ale jego obrona to jest coś, o czym warto porozmawiać, bo trochę też niedoceniany, chociaż teraz gdzieś zaczyna być to zauważane, jak on broni i że jest tak naprawdę taką kotwicą w obronie, gdzie też był zawodnikiem, który był uważany przy zmianie krycia, jak jest pick and roll, no to jest to słaby punkt w drużynie, natomiast teraz okazuje się, że on pod koszem to po prostu jest jakąś bestią, która praktycznie nikogo tam nie dopuszcza. Bucks bardzo dobrze wyglądają z nim na parkiecie i te statystyki po prostu, no, można przycierać oczy ze zdumienia, jak się patrzy, jak oni tam wyglądają, jeżeli chodzi o dopuszczanie rywali do rzutów spod kosza i to głównie jest zasługa Brooka Lopeza, ale też cichego bohatera ostatnich kilku tygodni, czyli DJ Wilsona, który też ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o obronę pod koszem. No, tu ja głęboko westchnę, bo nie ukrywam, że DJ Wilson to był gość, z którego no, delikatnie szydziłem. Natomiast no, okazuje się, że te wybory Mike'a Budenholzera w trakcie sezonu bardzo się bronią. I to jest drugi przypadek po Sterlingu Brownie, człowieka, który rozpoczynał sezon na bardzo głębokiej rezerwie i praktycznie wchodził, jeśli wchodził, to w takim zupełnym już garbage time. No teraz się nagle okazuje, że w momencie, kiedy gdzieś były jakieś drobne problemy zdrowotne, na przykład Dante DiVincenzo, to wtedy Sterling Brown zaczął grywać więcej. No i mamy takich dwóch zawodników, o których w ogóle nie rozmawialiśmy praktycznie na początku sezonu, a oni teraz się stali ważnymi ogniwami z ławki. I myślę, że to też jest no, siła Milwaukee, że no, okazuje się, że ta ławka, mimo braku jakichś takich spektakularnych nazwisk, mimo braku takich ludzi, którzy gdzieś tam się pojawiają w dyskusji o rezerwowym roku, no ta ławka naprawdę się broni w trakcie sezonu i myślę, że ten najlepszy bilans no bez tej ławki by nie był możliwy. No na pewno, ja tak przyglądając właśnie jeszcze przed podcastem skład Milwaukee zacząłem sobie liczyć, mówię, kurczę, no można, spokojnie mogą wystawić. Mają 12 zawodników, z których nie ma wstydu, jak ktoś wejdzie. To nie musi być wcale zawodnik na te już jednostronne końcówki, gdzie jest duże prowadzenie na garbage time, tylko są to też zawodnicy, którzy w każdym momencie sezonu coś od siebie dali. I nawet teraz na Twitterze Milwaukee i tam w mediach społecznościowych związanych z klubem szaleje hashtag odnośnie DJ'a Wilsona, za dobry na garbage time. I gdzieś to zostało dostrzeżone i on tam jest mocno gdzieś pompowany przez kibiców i
To jest taka też historia ostatnich, właśnie tak jak mówiłem, kilku tygodni. Odkrycie, bo podobnie jak ty, ja też przed sezonem no nie wierzyłem, myślałem, że ta ławka to będzie najsłabszy punkt, że tutaj będzie trochę bezmocniej, będzie ciężko, że okej, no jest powiedzmy, będzie 7, maksymalnie 8 zawodników do grania, do rotacji. Reszta, mało nadziei w nich pokładałem. No a tu się okazuje, że naprawdę sporo takich nazwisk, o których się nie spodziewaliśmy, okazało się naprawdę, naprawdę ważnymi elementami w tej układance i świetnie się wywiązują ze swojej roli i wykorzystują daną szansę w pełni, bo kto nie będzie, tak jak mówię, Dante DiVincenzo, kontuzja, wchodzi za niego Sterling Brown, gra świetnie, teraz coraz więcej minut i znaczy stopniowo zaczął dostawać. Tak, no DJ Wilson tak naprawdę wskoczył w momencie, kiedy problemy zdrowotne miał Ersan Ilyasova. Też kiedy tam te pojedyncze mecze odpuszczał sobie Janis. I widać było, że no to jest gość, który bardzo się przydaje z jednej strony w obronie, z drugiej strony bardzo się przydaje przy zbiórkach na atakowanej tablicy. No i wykorzystał swoją szansę świetnie. A pamiętaj, że cały czas na tej ławce, no w tym momencie jeszcze poza grą jest Christian Wood, który też miał naprawdę rewelacyjne momenty, na przykład w G League. Tak, on tam chyba średnio 20, ponad 20 punktów spokojnie na mecz, chyba 26 ostatnio? 27 w tej chwili. I to też jest gość, który jeżeli będzie trzeba, no spokojnie swoje dołoży. Na ławce cały czas jest Pat Connaughton, który ten początek sezonu miał naprawdę bardzo dobry, później też miał troszkę problemów ze zdrowiem, ale to też fajnie pokazuje, że pomimo kilku kontuzji, oczywiście nie kluczowych graczy, ale było nie było ważnych, pomimo kilku kontuzji cały czas trener jest w stanie złożyć bardzo mocny skład, w którym nie ma dziur. Tak to trzeba powiedzieć, bo no, każda pozycja ma swojego wartościowego zmiennika. Może nie każda tak bardzo wartościowego, bo no są na tej ławce ludzie typu na przykład Ton Maker czy Tony Snell, od których pewnie powinniśmy wymagać trochę więcej niż oni w tym sezonie pokazują. Ja jestem szczególnie Tonem Makerem zawiedziony, bo on naprawdę przed sezonem wyglądał jak gość, który w końcu będzie grał na miarę tego, co potrafi, a wierzę, że potrafi dużo. Natomiast cały czas to wygląda co najwyżej średnio. Natomiast tak czy inaczej ta ławka bardzo dobrze sobie daje radę. No jest to jeden z elementów, dzięki którym Milwaukee jest tam, gdzie jest. Warto myślę wspomnieć, bo bardzo często gdzieś tam w konwersacji, kiedy przewija się Milwaukee, mówi się dużo o tym, że tak, no zmienił się atak, Janis wjeżdża pod kosz, ma do kogo rozrzucić piłkę, a są goście, którzy cały czas rzucają za trzy. Natomiast według mnie jeszcze ważniejsza w tej chwili jest obrona, bo okazuje się, że w połowie sezonu Milwaukee to jest drużyna z najlepszym defensive ratingiem, która po prostu nie pozwala rywalom wrzucać dużo punktów. To, co zarobią po stronie bronionej, nie roztrwaniają po stronie atakowanej, efekt jest taki, że też są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o net rating. Janis na pewno duży krok do przodu, jeżeli chodzi o grę w obronie. On był dobrym obrońcą, ale w tym sezonie to nawet gdzieś tam się wymienia go w top 5 ligi, jeżeli chodzi o obrońców, nawet z takimi zestawieniami się spotkałem. Na pewno właśnie to, co wspominałem, czyli Brook Lopez i DJ Wilson, ten sposób obrony, po prostu nie pozwalają rywalom rzucać spod kosza. No tak obecnie koszykówka wygląda, że ten midrange całkowicie już praktycznie wymiera, poza może San Antonio. Strzela się albo za trzy, albo po prostu jak najbliżej kosza. No i Milwaukee wybrało taką opcję, że okej, strzelajcie tylko za trzy, bo spod kosza no tam jest duża przewaga nad resztą ligi, jeżeli chodzi o tą obronę w pomalowanym pod koszem i tych łatwych rzutów. No, jakieś rzuty rywale na pewno będą oddawali, no i że to są rzuty za trzy punkty. Są mecze, w których to wychodzi na niekorzyść, no ale tak naprawdę, no to tak jak ten na przykład jeden z ostatnich przegranych meczów, czyli z Waszyngtonem, gdzie Waszyngton rzucał ze skutecznością prawie 55%, a normalnie jest to drużyna, która ma 34% rzuta za 3. No i takie mecze będą się zdarzały. No ale patrząc na bilans i na to, co mówisz, też ten defensive rating, no to zdaje to egzamin. Ja trochę też na początku sezonu miałem obaw o to, że drużyny, które mają dobrych rzucających za trzy, to Milwaukee po prostu rozstrzelają. No to się tak naprawdę, no, pozwalają na dużo rzutów za trzy, ale to się nie dzieje, że gdzieś Milwaukee bardzo przez to cierpi i zdaje to egzamin. Jak będzie w playoffach, gdzie już drużyny będą bardziej planowały pod konkretną drużynę,
zobaczymy. Tak, no ja na potwierdzenie Twoich słów mogę podpowiedzieć tylko jedną statystykę a propos zamknięcia tego midrange'u i zamknięcia strefy podkoszowej. Milwaukee to jest zespół, przeciwko któremu przeciwnicy mają najgorszą skuteczność rzutów za dwa punkty w całej lidze. To jest poniżej 50%, to jest 47,5%. I to też mówi swoje. No a propos obrony, ja nie ukrywam, że moje wątpliwości wynikały z takiej próby oka na niektórych meczach, szczególnie na początku sezonu, kiedy okazywało się, że tacy zupełnie nieoczywiści gracze ze strony przeciwnej, typu nie wiem, jakiś rezerwowy shooting guard, nagle wrzucali Milwaukee po 20-30 punktów, trochę bez reakcji ze strony trenera. I to nie ukrywa mnie, trochę niepokoiło. Natomiast no teraz trzeba powiedzieć, że z biegiem sezonu takie sytuacje już raczej nie występują. No może w tych ostatnich meczach, poza nie wiem, na przykład Brooklyn Nets, gdzie Shabazz Napier się bardzo rozkręcił. Natomiast no, Bucks się trzymają w obronie i to trzymają się bardzo dobrze, a było nie było, nie mieli łatwego kalendarza, grywali z drużynami naprawdę bardzo mocnymi ofensywnie, no jak choćby ostatnio mecz z szalejącym absolutnie Hardenem i Houston Rockets, gdzie Harden dostał na otrzeźwienie piłką w twarz. Natomiast wygląda to dobrze. Jak będzie wyglądało w playoffach, strasznie jestem ciekaw, bo mam wrażenie, że rezerwy, które są w obronie, to są właśnie rezerwy, które tkwią w konkretnym ustawieniu się pod daną drużynę. Bo ja zdaję sobie sprawę, że na to nie ma czasu po prostu w trakcie sezonu regularnego, szczególnie przy jakichś meczach back-to-back, ale kiedy przyjdzie taki moment, że ta obrona będzie rozpisana już pod konkretnych graczy, pod konkretne taktyki i ustawienia, a żywię głęboką nadzieję, że Mike Budenholzer z tym sobie świetnie poradzi, to wtedy może być jeszcze lepiej. No tak, na chwilę obecną mamy, bo tak sobie nawet otworzyłem potencjalną drabinkę, czyli Milwaukee w pierwszej rundzie dostaliby Charlotte Hornets. No to myślę, że tutaj bez problemu łatwe przejście, natomiast następna runda, no to już Filadelfia, zwycięzca pary Filadelfia albo Boston. I jakbyś tutaj typował, jak myślisz, jakby to mogło wyglądać? No bo wiem, że z Bostonem Milwaukee do tej pory miało problemy, ale Boston ma też problemów sporo wewnątrz drużyny, zarówno Boston, jak i Filadelfia. No właśnie, Boston jest straszliwie nierówny i to jest taka drużyna, o której, wiesz, my wiemy, że oni, nawet jeśli mają ten sezon regularny, niekoniecznie jakiś bardzo wybitny, to na playoffy potrafią się zmobilizować, ale z drugiej strony, wiesz, no Milwaukee nawet w tym poprzednim sezonie, który był taki trochę na pół gwizdka, no byli o pół meczu od wyeliminowania Bostonu. Ja mam wrażenie, że jednak patrząc na poszczególnych graczy i poszczególne ustawienia, jednak z Bostonem mogło być nieco łatwiej. Bo pomimo tego, że jest Brook Lopez, to myślę, że ciężko będzie zatrzymać na przykład Embida, a też nie będzie go przecież cały czas bronił Janis. Ja myślę, że ta drabinka może jeszcze troszkę ulec zmianie, bo cały czas to jest gra na styku typu dwa mecze różnicy. Toronto jest praktycznie na równi z Milwaukee, depcze im po piętach Indiana, znowu Indianie depcze po piętach Filadelfia, Boston jest cały czas w kontakcie. Ostatnio Brooklyn ma świetną serię, 7-3 z ostatnich 10 meczów. Także kurczę, no w końcu ten wschód wygląda tak, że warto go oglądać i chce się go oglądać. Na pewno warto będzie mieć pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym, bo spotkanie z kimś z pary 4-5 będzie dużo łatwiejsze niż z kimś z innego miejsca. Z tego względu, że wydaje mi się, że to może być seria, ktokolwiek skończy na tych miejscach 4-5, no to potencjalnie patrząc, to pewnie będzie seria 6 albo może nawet i 7-meczowa, która jednak trochę sił będzie kosztowała. Jakby na przykład tam Boston miał się z Filadelfią szarpać w 7 meczach, no to potem Milwaukee po Charlotte czy Detroit, czy ktokolwiek tam wejdzie, no jest to jednak dużo łatwiejszy rywal niż tutaj z tych miejsc 4-5. Więc na pewno będzie spora walka, jeżeli chodzi o uzyskanie tego pierwszego miejsca, bo wreszcie widzimy, sezon zasadniczy ma znaczenie i to duże znaczenie, i wyniki, i miejsce w tabeli. Dokładnie. Jak już wybiegamy w przyszłość, to co myślisz, że warto typować taki finał konferencji Milwaukee-Toronto? Myślę, że tak. Patrząc na chwilę obecną, jak to wygląda, wiadomo, tak jak mówisz, dużo może się zmienić. Tu nawet jeden uraz w którejkolwiek drużynie. Znaczy, Toronto bardzo ostrożnie gospodaruje siłami Kawhi Leonarda. On nie gra w tych meczach back-to-back. Tam
odpoczywa, więc no, Toronto na pewno się szykują na przynajmniej na finał konferencji. Myślę, że tam nikt też nie ukrywa, że oni chcą grać w finale ligi. I trochę chyba apetyty są rozbudzone tym, że Golden State wygląda tak, jak wygląda, że ostatnio wyglądają naprawdę bardzo dobrze, jeszcze teraz jak Boogie doszedł, to już w ogóle. No ale pewnie gdzieś tam też, wiadomo, każdy, kto rywalizuje, no to i będzie w finale, no to będzie myślał o zwycięstwie. Więc oni będą chcieli ukąsić trochę pewnie Golden State, czy Milwaukee, czy Toronto. Wiesz, ja myślę sobie, że i Milwaukee, i Toronto gdzieś tam w tych playoffach będą walczyć troszeczkę o to, jak ta drużyna będzie wyglądać w przyszłym sezonie, bo no, w Toronto sprawa jest prosta, no jeśli nie daj Boże powinie im się noga jakoś dość wcześnie, no to jest kolejny argument dla Kawhia za tym, żeby jednak zmienić otoczenie. Jeśli chodzi o Milwaukee, na pewno dużo lepszą pozycję negocjacyjną, chociażby z Chrisem Middletonem czy z Ericiem Bledsoe będą mieli, jeśli ta ich przygoda playoffowa się zakończy no, dalej niż w poprzednich latach. Bo na razie no, wiemy, że Milwaukee nie są jakimś fantastycznym, ani fantastycznym rynkiem, jeśli chodzi o takie tematy komercyjne, ani jakimś wybitnie wygodnym miejscem do życia. Natomiast to, co może takich graczy gdzieś tam skłaniać do pozostania, oczywiście poza sprawami czysto finansowymi, to jest po prostu sukces, bo wiesz, zdarzają się takie przypadki, kiedy ten gracz sam z siebie przechodzi do drużyny, która gdzieś tam szoruje o dno, natomiast to zawsze jest umotywowane finansowo. A było nie było, jeśli masz drużynę, która dochodzi do finału konferencji, dużo łatwiej jest ci rozmawiać o pozostaniu, dużo łatwiej jest ci też kogoś ściągnąć. I jeśli taki byłby finał, bardzo bym się ucieszył, bo z jednej strony byłby to wielki sukces dla Milwaukee, a z drugiej strony to była świetna seria. Na tą chwilę Milwaukee mają z Toronto bilans 2-1 i myślę, że w tej serii nie skończyłoby się na 5-6 meczach, mógłby być siódmy. Też tak uważam. Też myślę, że byłaby to seria 7-meczowa. Zresztą jakby nie spojrzy na z tych 5 drużyn Milwaukee, Toronto, Indiana, Philadelphia, Boston, kogokolwiek byś w playoffach nie sparował, to no nie byłoby to dużym zdziwieniem, gdyby tutaj w każdej konfiguracji seria trwała 7 spotkań. Dlatego wydaje mi się, że właśnie to miejsce w sezonie zasadniczym będzie miało bardzo duże znaczenie, bo nawet patrząc poza tą piątkę, Brooklyn, który jest w tym momencie na 6 miejscu, też jest niewygodnym rywalem. Też może kosztować trochę sił, bo to jest drużyna młoda, która ma chęć wygrywania, trochę poczuła chyba krwi i uwierzyła we własne możliwości. Miami to wiemy, że pomimo też problemów, ale oni zawsze mogą sprawić problemy samą swoją walką, tak, siłą woli i determinacją. Oni też mogą sprawić problemy. Więc tak naprawdę tutaj kto wygra konferencję wschodnią w sezonie zasadniczym, mając rywala z 8 miejsca, gdzie tu wydaje się, że będzie to jednak słabszy rywal od pozostałych i dający mniej problemów, no to już wydaje mi się, że ma trochę takie właśnie pole position i startuje już z kilkoma punktami do przodu. No ale wiadomo, że potem różnie to się wszystko może potoczyć i też nie ma co zakładać, że to jest wtedy z automatu główny faworyt, bo każda praktycznie seria, ktokolwiek na inną drużynę nie trafi, no to tak jak mówimy, może zająć 7 spotkań i ciężko przewidzieć w tym momencie wynik. Bo wydawało mi się, że Milwaukee ma przewagę nad Toronto, jednak ten mecz ostatni pokazał, że tak nie do końca i też Toronto ostrzy sobie zęby i tu każdy chce pokazać już w sezonie zasadniczym w tych spotkaniach, że to jednak nie będzie tak łatwo, jeżeli się spotkamy potem i chcemy z wami wygrywać i chcemy pokazać, że to my jesteśmy jednak dominującą siłą. No ale to tym bardziej ciekawie do oglądania dla nas. Tak. To na pewno. Całe te playoffy i na wschodzie, i na zachodzie to będzie można naprawdę zapartym tchem chyba śledzić, bo tam wszystkie pary, no już na zachodzie to w ogóle jest tam, będzie walka ostra. Na zachodzie to są różnice typu jedno spotkanie tam zmienia tabelę o może nie o 180 stopni, ale potrafi dosyć mocno namieszać. Ja chciałem jeszcze poruszyć jedną rzecz, która no, ostatnio jest dość często przywoływana, czyli pojawiające się co jakiś czas rankingi MVP. No bo było nie było, główny kandydat gra w Milwaukee, natomiast no, wyrosła mu konkurencja w postaci Jamesa Hardena, który ostatnio praktycznie sam wygrywa mecze. Jakąś nieziemską robotę tam robi naprawdę, bo to jest
Niewiarygodne. Że robi, słyszałem takie, wiesz co, ostatnie określenie, że robi, patrząc na jego usage rate, to robi lepszego Westbrooka niż sam Westbrook, bo tu ma porównywalny z tego sezonu MVP rasa właśnie usage rate. Natomiast no, trafia dużo skuteczniej i też te spotkania, które tak już on sam wygrywa, no to po prostu sprawdzasz box score i mówisz wow, co tam się wydarzyło. Tak. Zdarzały mi się takie historie. Mało tego, jak sprawdzasz boxscore, to tego nie widać, natomiast później się okazuje, że na przykład w tych dwóch meczach, kiedy on rzucał po te 50 kilka punktów, okazuje się, że żadne z tych punktów nie były po niczyjej asyście. Mm-hmm. Tak, on miał ile, nie pamiętam właśnie statystyki, on miał chyba 120 rzutów bez asysty, jakoś tak, gdzieś, nie pamiętam dokładnie ilości, ale jakieś, wiesz, horrendalne, no i tam izolacja do bólu po prostu cały czas. Czy też właśnie chyba sam James Harden przebił wszystkie drużyny pozostałe w lidze pod kątem ilości właśnie zagrań. Tak, to też się ostatnio pojawiło. Natomiast jeśli gdzieś tam już chcemy rozpatrywać ten ranking MVP zawężony do tych dwóch graczy, to no ja myślę, że Janis cały czas jest jednak z przodu, z dwóch powodów. Po pierwsze, on gra bardzo równo od samego początku sezonu. On praktycznie nie ma meczów słabych. Jeśli ma mecze z jakimiś kiepskimi linijkami, to głównie wynika z tego, że po prostu mało grał. Ostatnio miał chyba drugi w historii najkrótszy czas potrzebny do zdobycia triple-double, po czym usiadł sobie grzecznie na ławce. Druga rzecz to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli obrona. Co prawda Harden to już nie jest ten Harden, z którego kiedyś się wszyscy śmiali, że to, co dołożył w ataku, to oddał w obronie i on już nie jest dziurą. Myślę, że jeśli weźmie się też obronę pod uwagę, która no może nie jest tak rzucająca się w oczy zawsze i tak spektakularna jak wyczyny w ataku, no to po zsumowaniu tego wszystkiego Janis jest jednak z przodu, jeśli chodzi o ten wyścig. No dokładnie, Milwaukee może sobie pozwolić na wsadzanie Janisa na ławkę po 26 minutach gry, a praktycznie każda minuta Hardena jest na wagę złota i on musi grać tam. Obecnie ma, biorąc średnią za cały sezon, oczywiście te ostatnie mecze, jeżeli by się wzięło pod uwagę, to byłaby ta średnia minut dużo wyższa, ale to 37,3 na mecz. A Mike D'Antoni mówił, chyba on to bodajże w poprzednim sezonie, mówił, że chce utrzymać minuty poniżej 34, żeby za bardzo nie eksploatować swoich zawodników. No i widać tutaj, niestety przez kontuzję, ten czas musiał zdecydowanie pójść do góry. Boję się, że to się może skończyć kontuzją albo znowu kompletnym wypaleniem, jeżeli chodzi o playoffy, czy nawet końcówkę sezonu, że po prostu nie będzie miał Harden siły już ciągnąć drużyn dłużej, bo to jest bardzo, bardzo, to kosztuje bardzo, bardzo dużo sił. To nawet w przypadku Utah Jazz ostatnio też się pojawiło, tam ze względu na kontuzję Donovan Mitchell musiał wziąć na barki rozgrywanie i z klubu taki komunikat też szedł, że oni chcą jak najszybciej z tej sytuacji po prostu już wyjść, żeby musiał tak dużo grać i takie obciążenie brać na siebie Donovan Mitchell. Ze względu na to, że tego kosztuje bardzo dużo sił i boją się po prostu też o jego zdrowie, o kontuzję. No a jak sobie porównasz to z tym, co robi James Harden, no to jest jakiś marny ułamek tego, co Donovan Mitchell bierze na siebie, a co robi James Harden, więc i też kwestia wieku tutaj, że jednak James Harden jest dużo starszym zawodnikiem, a ten młody organizm jednak szybciej się regeneruje i no boję się po prostu. Ja bardzo Jamesa lubię, wbrew temu, co gdzie jakaś ta opinia krąży, to łapanie fauli, to dawno też go śledzę i kibicuję mu. Przykro by było patrzeć, jakby gdzieś tam zaczął się sypać ze względu na to, że jest potrzebne jego 50 punktów w meczach w sezonie zasadniczym w styczniu. Mhm. Znaczy ja mam podobne spostrzeżenie jak ty. No, z jednej strony Harden to jest gość, który widać, że jest fantastycznym atletą i on jest bardzo mocno, chociaż tego może nie widać, ale on jest naprawdę solidnie zbudowany i widać, że to jego ciało wytrzymuje naprawdę duże obciążenia, bo w zeszłym sezonie przecież pod koniec nie posypał się on, a też bardzo dużo grał tylko Chris Paul. Natomiast z drugiej strony ten jego styl gry jest naprawdę do bólu eksploatujący i jeśli on będzie po tyle grał, no to prędzej czy później, nawet nie mówię o jakichś poważnych kontuzjach, tylko przyjdzie zmęczenie materiału. No tak, to może taki to może mieć finał niestety. Tak, jeśli spojrzysz w statystyki, to bardzo często Houston te mecze grają
w zasadzie 8-9 graczami maksymalnie. No teraz ma Kenneth Farid dołączyć, zastąpić trochę kontuzjowanego Capelę, no ale brakuje kogoś, kto weźmie piłkę i weźmie na siebie też trochę odpowiedzialność. No wrócił teraz Eric Gordon, no też wiadomo, że po kontuzji potrzeba paru spotkań, żeby złapał odpowiedni rytm. No potrzebny jest Chris Paul, żeby jednak tutaj zdjąć trochę też odpowiedzialności z Hardena. No wiadomo, że też wtedy, jeżeli Chris Paul wróci, wszyscy byliby zdrowi, no to też te statystyki trochę idą w dół, tutaj patrząc na ten wyścig MVP. Na chwilę obecną na pewno dużo, dużo zyskuje w oczach głosujących James Harden ze względu na te niesamowite wyniki, jednak ludzie patrzą też na to, bo to widać, co się dzieje to ostatnio. Jest bardzo nośny temat, bo jeśli, wiesz, jeśli zatrzymasz najlepszego gracza przeciwnika na, nie wiem, na 10 punktach, to nie pójdzie w świat, natomiast jeśli samemu rzucisz 50 punktów, wtedy o tym się mówi. Natomiast warto gdzieś tam zwrócić uwagę i ja też wyłapałem to bardzo szybko, jak Milwaukee broniło Hardena. Oni, i to widać było, bo to szczególnie robił to Eric Bledsoe, ale nie tylko. Oni cały czas próbowali go kierować z kozłem w jedną stronę. Oni, w zasadzie jego obrona, to nie było podejście face to face, tylko stanięcie do niego z kosem, żeby nie mógł po lewej stronie wjeżdżać pod kosz. Swoje rzucił, tak czy inaczej, bo to jest gość, który w tej chwili w ataku jest nie do zatrzymania. Natomiast ja nie ukrywam, że miałem trochę obaw przed tym meczem z Houston, ale Milwaukee wyszło obronną ręką z tej sytuacji. Tak, no zgadza się. Tu można mówić o tej obronie, która jednak przynosi efekt. No i no wiadomo, jak grasz przeciwko w takiej dyspozycji Jamesowi Hardenowi, no to nie jest zawodnik, którego ktoś jest w stanie zatrzymać na 10-15 punktach i jeszcze w takiej formie, jak jest obecnie i przy tak skonstruowanym systemie gry. To jest maszyna ofensywna i Mike D'Antoni, jak powiedział, że to trzeba mówić o Jamesie Hardenie jako jednym z najlepszych zawodników ofensywnych w historii. No i tu już nie ma takiego śmiechu. Dużo się pewnie nie pomyli. No nie ma takiego śmiechu i można faktycznie do takiej rozmowy usiąść i przedstawić argumenty, a niekoniecznie zbyć to śmiechem i powiedzieć, co ty człowieku, nie przesadzajmy. Nie. Faktycznie brawo tutaj dla Milwaukee, że udało się, no powiedzmy, spowolnić, może nie zatrzymać, ale no to wystarczy tak naprawdę przy takich problemach ze składem, wystarczy spowolnić Jamesa Hardena i w zasadzie no strasznie Houston jest od niego zależny, więc łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Tak, zdecydowanie. Natomiast tak jak mówię, Giannis, kurczę, on poprawił w zasadzie każdą statystykę w tym sezonie. Myślę, że jego główną bronią jest to, że jest po prostu równy od samego początku, bo no byli gracze, którzy gdzieś tam w tej konwersacji o MVP się cały czas przewijali, ale tak, a to ktoś złapał kontuzję, a to ktoś miał jakiś troszeczkę gorszy okres, natomiast Giannis na tą chwilę, już nie pamiętam, popraw mnie, 2 albo 3 razy był graczem miesiąca w całej konferencji. Tak, no to jest to, że zawsze spotkanie, gdzie ktoś rzuca 50 punktów, będzie bardziej spektakularne, jak jeszcze ma serię 2-3 spotkań, czy tam średnio ponad 30 punktów rzuca na mecz, będzie bardziej zauważalne od kogoś, kto robi taką robotę jak Giannis, bo to dla mnie to jest fenomenalne, a ja szczerze mówiąc ponad jakieś... Mniej przywiązuję wagę do samego triple-double i mając statystyki, nie wiem, 27, 7 zbiórek, 7 asyst, to dla mnie to jest naprawdę duży efekt wow, niż jak ktoś zrobi, nie wiem, 12, 10, 10 i bardziej tak na to patrzę, a no nie, wydaje mi się, że Giannis ma cały czas dużą, dużą przewagę jednak nad Hardenem, powinien przynajmniej mieć, patrząc na to, co robi przez cały sezon. Ja jeszcze tak już może na koniec, bo powoli będziemy kończyć, chciałem wspomnieć dosłownie 3 słowami o jednym z graczy, który myślę, że bardzo mocno pracuje na to, żeby o nim wspominać, mianowicie Malcolm Brogdon. To jest gość, który cały czas gra na bardzo dobrej skuteczności. Jest w tej chwili jedynym graczem za średnimi 50-40-90 w całej lidze. Tak jak ostatnio ci pisałem, spudłował dopiero drugi rzut wolny w tym sezonie. Tu jest zdecydowanie najlepszy. I ja troszeczkę miałem obawy, jeśli chodzi o niego, że on będzie dziurą w obronie, nie jest. Co więcej, jest takim naprawdę pewnym punktem. On momentami, mam wrażenie, że przeistacza się w drugą opcję zamiast Chrisa Middletona. Bo Middleton gra troszkę nierówno w tym sezonie, ma mecze świetne, ma mecze przeciętne. Brogdon też nie zawsze jest fantastyczny, natomiast robi swoje, świetnie wjeżdża pod kosz i on to robi w zasadzie na... To
kiedy to oglądasz, to wygląda jak on by to robił na zupełnym luzie i wcale nie w jakimś szaleńczym tempie, no jest mało kto jest w stanie to wybronić. No i też daje się faulować, jeśli wejdzie na linię rzutów wolnych, to jest... praktycznie, to są praktycznie pewne punkty. Tak, no też inne oczekiwania są w stosunku do Middletona i no bo Middleton to druga opcja, Bledsoe można będzie trzecia opcja, jeżeli byśmy chcieli taki klasyczny, klasyczną tutaj klasyfikację stosować, to no i Brogdon byśmy go chyba musieli zakwalifikować jako czwartą, czy 4A, 4B z Brookiem Lopezem. Często on właśnie, tak jak mówisz, okazuje się tą drugą opcją i ściąga też ciężar z barków tych pozostałych graczy. I to jest dokładnie to, no to jest też duży na pewno element, który wpływa na to, że Bucks są w tym miejscu, w którym są i ta gra ich tak wygląda. I tam to, co mówiliśmy na początku w Milwaukee, wszystko gra tak naprawdę. No bo nie można, tak trochę w tych poprzednich podcastach szukaliśmy czegoś, do czego można się przyczepić, że tak, dziury w całym, że tutaj okej, co można poprawić. No ale to patrz, no spójrzmy sobie prawdzie w oczy, no to jest po połowie sezonu najlepszy bilans w lidze, w wielu statystykach naprawdę od ligi i o ile w ofensywie można się było spodziewać, że to tak może wyglądać, no to że obrona tak szybko i tak dobrze będzie wyglądała na pewno jest dużym zaskoczeniem, chociaż atak też i no naprawdę czapki z głów i wielkie brawo dla trenera Budenholzera i zawodników, że to tak wszystko praktycznie od pierwszego meczu działa, no bo były trochę problemy z Charlotte w tym meczu otwarcia. No ale mecz udało się wygrać. Ale już było widać, jakimi schematami będzie się Milwaukee posługiwać. Tak, no tam chyba wszystko gra, po prostu jest świetny nastrój. No też na pewno te pierwsze zwycięstwa dużo pomogły, żeby zbudować dobry nastrój. I no po prostu zawodnicy wtedy wszystko, że tak powiem, kupują, co trener im chce sprzedać, co trener im proponuje. Jeżeli okej, widzimy, że to działa, to ja jestem na pokładzie, no bo Chris Middleton też musi trochę dostosować swoją grę do tego. Dlatego myślę, że czasami po prostu ma takie słabsze mecze, no bo musi po prostu dopasować swoją grę do tego, czego trener od niego oczekuje, no bo jednak oczekuje trochę innej gry niż to, co Middleton lubi robić najbardziej. Czyli czasami te takie trudne trójki rzucane przez ręce. Z dłonią tak, przeciwnika tak, na twarzy. Dokładnie. Ale on dosyć często te trudne trójki trafia i chwała mu za to. Szczególnie mu się zdarza trafiać te trójki naprawdę w krytycznych momentach. Tak, no i nieraz właśnie dokładnie. Nieraz ratował tym skórę, tyłek kolegom, trafiając takie rzuty. Więc też ciężko go winić za to, że robi to, co umie, lubi i co mu wychodzi. No ja myślę, że tak już podsumowując, gdybyśmy w tym pierwszym podcaście, który nagrywaliśmy, ustalili, że tak będzie wyglądała sytuacja Milwaukee w połowie sezonu, to myślę, że zgodnie byśmy stwierdzili, że jesteśmy obłąkani albo że jesteśmy jakimiś niepoprawnymi optymistami. Cóż można powiedzieć, no oby tak dalej. Milwaukee na pewno jest fun to watch. Świetnie ogląda się nie tylko Janisa, ale w zasadzie cały team. Wyniki to potwierdzają. No, jedyne, czego możemy im życzyć w tej chwili, to jest no, utrzymanie tej bardzo dobrej pasy, utrzymanie tej dobrej formy i chyba zdrowia. Jeśli zdrowie przyjdzie, to ta ławka, którą będzie mógł żonglować, trener będzie jeszcze dłuższa, jeszcze ciekawsza. Ja bardzo ściskam kciuki i bardzo mocno liczę na to, że wróci niedługo do gry taki mój cichy ulubieniec, czyli Dante DiVincenzo, który niestety ma troszkę problemów i na ten następny mecz też jest chyba wpisany jako wątpliwy, no, ale myślę, że niedługo ściągnie już dresy i zobaczę go na parkiecie. Tak, i nie jest też wymagane od niego, żeby od razu grał 20 minut w meczu i są wartościowi zmiennicy w chwili obecnej, widać jak ta rotacja mniej więcej wygląda, więc spokojnie może być wprowadzany. Nie będzie na pewno dużych obciążeń i mają ten komfort Milwaukee, że mogą sobie prowadzić bardzo tutaj delikatnie i wprowadzać po kontuzji do składu bez ryzyka jakiegoś odnowienia urazu czy pogłębienia kontuzji. Jasne. Czyli co, trzymamy kciuki, żeby było nie gorzej niż jest teraz i słyszymy się, mam nadzieję, gdzieś w okolicach może meczu gwiazd, o ile nam sprawy osobiste i zawodowe pozwolą. Tak jest. Więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy. Dzięki. No, dzięki i cześć. Do usłyszenia. Okej. Która jest... A no, 46 minut. Dobra. To jak możemy, to nagrajmy sobie jakieś szybciutkie taki wstęp. Ja będę zmykał. Dobra. Też już się do mnie żona dobijała. Czy już możemy? Ja czy jeszcze rozmawiasz? Czy już możemy? Już widziałem SMS-y, że się wyświetlały. No nie, mój telefon się na razie nie odzywał.
Dobra, to co, to ja zaczynam, czy Możesz ty? zacząć.